fantastyczna zabawa towarzyszyła kobietom, które zdecydowały się spędzić Dzień Kobiet w koneckim Bistro Krakowska. Lokal 8 marca pękał w szwach. Zabawa miała miejsce w dużej sali lokalu, która znajduje się na piętrze, a paniom najnowsze hity muzyki światowej oraz polskiej przygrywał DJ. Nie zabrakło szlagierów, w tym także szalenie popularnego ostatnio Sławomira. Rączki, rączki! Podczas wieczoru obowiązywało specjalne menu dedykowane dla pań. Nie zabrakło więc dobrze znanych i lubianych dań z karty, choćby tatara, który w bistro przy ulicy Krakowskiej w Końskich jest znakomity. Najważniejsza tego wieczoru była jednak świetna atmosfera, o którą zadbali właściciele tego miejsca, Rafał Brzechwa oraz Anna Pluta. W sumie podczas Dnia Kobiet bawiło się około 90 pań, a przygrywał im DJ Artur. Niespodzianką od właścicieli na ten specjalny wieczór był niezwykły występ. Przed świętującymi kobietami zaprezentowała się grupa Chippendalesów.